Dzień dobry Państwu. Pogoda ładna, sala pełna. Wyrażam swoje zdumienie, że to jest możliwe. Właściwie to nie mam zbyt wiele do dodania po wystąpieniu z ekranu pana prezesa Belki, który nie zdziwił mnie swoją szeroką wiedzą finansową, ale zaskoczył mnie wiedzą z historii himalaizmu. Jednak spróbuję, bo nie takie rzeczy potrafią ludzie, którzy przeszli przez mównice parlamentarne, nie tylko w Polsce. Prezesowi Arendarskiemu gratuluję wyboru miejsca. Centrum Kopernika to dobre miejsce, żeby rozmawiać o innowacyjności gospodarki z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest miejsce, gdzie młode pokolenie widoczne na ulicach, w autobusach dokonuje takiego wtajemniczenia, otwiera się ku dobrze podanym naukom ścisłym, spotyka się z naukami ścisłymi, ale po drugie jest to projekt europejski, jeden z chyba najbardziej udanych projektów europejskich w Polsce, więc pokazuje, w jaki sposób Unia Europejska może towarzyszyć polskiej drodze ku innowacyjności. Polska jest krajem, do którego nie pasuje słowo kryzys. Może być dumna ze swojego dwudziestolecia. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie zmarnował żadnego roku z tych 20 lat. Nie ma żadnego innego kraju. Wszystkie inne miały swoje potknięcia. Polska jest dźwiganiem się, nadrabianiem tą drogą w poszukiwaniu zmarnowanego czasu przez komunizm, która trwa nieprzerwanie od 20 lat. To jest powód do dumy. To na pewno jest powód do dumy. Pytanie, jakie zawisło dzisiaj nad konferencją i nad całą Polską, to jak połączyć uzasadnioną dumę z otwartością, gotowością dokonania kolejnego skoku cywilizacyjnego, dlatego że nawet Zielona Wyspa Polska nie jest wolna od przymusu innowacyjności. Wszystkie kraje XXI wieku są pod przymusem innowacyjności i trzeba sobie z tym poradzić również przy udziale świadomej strategii państwa. Polska, o tym mówił również prezes Belka, potrafiła na swoją korzyść obrócić pewne elementy konserwatyzmu w naszej strukturze, czy nawet nazwałbym to zacofania, ale w zdrowym sensie. Bo rzeczywiście nie wszystkie wynalazki, zwłaszcza w zakresie produktów finansowych, są postępem. Żeby coś nowe było postępem, musi być lepsze. Niektóre produkty finansowe, które sprawiły, że gospodarka finansowa oderwała się od realnej i stworzyła własny wirtualny świat, są pewną ślepą uliczką. Polska może być traktowana jako gospodarka nieco zacofana wedle kryterium otwartości, ale będąc mniej otwarta, jest mniej podatna na szoki zewnętrzne. Bardziej zależy od popytu wewnętrznego, więc jest to kraj, który obrócił na swoją korzyść te elementy swojej wewnętrznej struktury, czyli konserwatywna, znaczy się zdrowa bankowość, system finansowy, do którego ludzie jako oszczędzający, jako korporacje gospodarcze mają zaufanie, przy braku zaufania do systemów finansowych na Zachodzie. I potrafiliśmy to zrobić, ale przy okazji, dzięki temu, trudne słowo, dzięki temu, ale mając słabe państwo, słaby poziom usług publicznych, niezbyt przyjazne otoczenie dla biznesu, to wszystko potęgowało to, co nazwałbym polską zaradnością. Państwo jesteście z nią zżyci na co dzień, natomiast z Brukseli jest to bardzo dobrze widoczne. Ta eksplozja polskiej zaradności, tej innowacyjności, która również polega na tym, że ja w wielu miejscach w Europie znajduję ludzi, którzy poprzez internet znaleźli sobie pracę w małych miejscowościach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Szwecji, czyli potrafili również przez nowoczesne narzędzia poszukiwania pracy ponieść ryzyko znalezienia dla siebie scenariusza życiowego gdzieś indziej, poza Polską. Nie widzę tego wśród oburzonych, manifestujących na ulicach Madrytu, Aten czy Lizbony. Nie ma w nich gotowości poniesienia ryzyka. To też jest fragment polskiej innowacyjności i radzenia sobie w tych bardzo trudnych czasach. Ale jeżeli mierzymy polską gospodarkę tak, jak ją się mierzy, przykładając kryteria innowacyjności, no to ona nie jest specjalnie innowacyjna. Pewnie ubierze to w mądre słowa profesor Hausner. Wiem, że w jego języku
ten stan dynamicznej polskiej gospodarki, która nie zmarnowała ani jednego roku od 20 lat, to jest odtwórczość, to jest dyfuzja naśladowcza. Rzeczywiście struktura inwestowania w polskich firmach to jest struktura kupowania, skrajnie odmienna niż struktura inwestowania w firmach skandynawskich, gdzie się wydaje pieniądze na badania i rozwój, a nie zapożyczenie poprzez zakup czyjejś technologii. Taka jest ta gospodarka. Ona wygrywa dotąd w dużej mierze poprzez swe przewagi kosztowe. Przewagi kosztowe są kapryśne, patrząc okiem inwestora. Mogą się znaleźć kraje prezentujące większą atrakcyjność co do swojej przewagi cenowej i kosztowej. Więc to jest jeszcze jeden element tego przymusu innowacyjnego. Mamy niski udział wysokich technologii w naszym eksporcie. To akurat przy dużej zależności polskiej gospodarki od popytu wewnętrznego, który oceniłem jako odporność na szoki zewnętrzne, to akurat nie jest dobry wskaźnik. Bardzo charakterystyczna jest ta przemiana naszego eksportu w stronę Chin. Kiedyś były to samochody, w tej chwili głównym artykułem wywozowym jest miedź z KGHM-u. To nie jest wielki sukces w prezentowaniu naszego oblicza gospodarczego na tym najszybciej rozwijającym się rynku. Na pewno będziecie Państwo rozmawiali o szkolnictwie wyższym, na ile ono jest przepustką do kariery, a na ile jest przepustką do bezrobocia i emigracji. I jest ileś tych elementów, które poddane bezlitosnej wycenie z punktu widzenia innowacyjności nie plasują Polski wysoko, pomimo że jest krajem sukcesu, który jest najbardziej dostrzegalny, patrząc z zachodu, mając taką perspektywą, jaką ja w tej chwili posiadam, czyli Polska na giełdzie 27 krajów. Prezentuje się świetnie. Natomiast oceniana od wewnątrz wedle tych bezlitosnych kryteriów musi stanąć wobec wyzwania, jakim jest przymus innowacyjny. Jesteśmy dość daleko w tych rankingach w Europie, która sama ma kompleksy co do swojej innowacyjności, bo się lubi przymierzać do jednego fragmentu Stanów Zjednoczonych na ogół, który ten fragment nazywa się Dolina Krzemowa. Pewnie nie do końca wiemy o tym, że również wschodnie wybrzeże ma kompleksy wobec zachodniego wybrzeża i robi wszystko, żeby wyrównać ten dystans innowacyjno-technologiczny w stosunku do zachodniego wybrzeża. Mankamentem Europy jako kontynentu jest na pewno finansowanie prywatne, ryzyka ponoszenia wynalazków, które mają być później komercjalizowane. To się nazywa venture capital, tego rzeczywiście w Europie brakuje. Obawiam się, że będzie brakowało, bo niezależnie od zaklęć politycznych, nasze regulacje, również te nasze europejskie regulacje, nie będą sprzyjały rozwojowi kapitału wysokiego ryzyka. Raczej będą zachęcały do wydatków kapitałowych nieco bardziej transparentnych i to nieco mniej obłożonych ryzykiem, także nie spodziewam się jakiejś rewolucji w tym zakresie. W tej rundzie wstępnej profesor Hausner, szukając dla Polski w Europie dobrego punktu odniesienia, znalazł Niemcy. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli się ich własne samooceny czyta, to oni też mają ten problem, że ikony gospodarcze Niemiec, a ikony gospodarcze Niemiec to jest Mercedes, BMW, Siemens, one też nie są z tej kategorii, z tej półki, co Apple czy Google. Oni o tym otwarcie rozmawiają, że nie mają swojego odpowiednika w tej kategorii, nie mają swojego odpowiednika w biotechnologiach czy w przemyśle farmaceutycznym. Więc generalnie Europa ma ze sobą problem, chociaż nie powinna popadać w taki cywilizacyjny pesymizm, bo nie ma po temu żadnych powodów. Jeżeli mówię o tym, co jest mankamentem całego kontynentu, również Niemiec, bo oni o tym otwarcie rozmawiają, że ich ikony przemysłowe i ich wielki sukces eksportowy bierze się z tego, że Made in Germany to jest marka, którą kupują wszystkie najbardziej dynamiczne gospodarki świata spoza Europy, budując własną infrastrukturę. Tu jest ten wielki sukces Niemiec eksportowy, oprócz reform wewnętrznych ulokowany. Ale Europa pozostaje jako całość, a nie tylko jedna dolina czy kilka ośrodków, bardzo innowacyjnym i kreatywnym kontynentem. Miarą tego
jest na pewno udział w handlu światowym. Ciągle to jest 20%. Niezmiennie 20% handlu światowego to jest Europa. Stany Zjednoczone kiedyś 20, w tej chwili kilkanaście. Japonia się zapadła jako udziałowiec handlu światowego. Europa się trzyma i ma olbrzymią nadwyżkę w handlu, wymianie artykułami wysoko przetworzonymi. Ma deficyt w zakresie surowców, bo nie jest wyjątkiem polskich łupków, które bardzo cieszą niektórych naszych sąsiadów. Nie jest kontynentem surowcowym. Także proszę pamiętać, że w ilości patentów, ja mam statystyki z 2010 roku, Europa to jest ponad 80 tysięcy zgłoszeń patentowych, drugie miejsce Stany Zjednoczone 60, trzecie Japonia 42 tysiące, Chiny 13 tysięcy. Ciągle to jest bardzo twórczy kontynent i tak jest jego miejsce przy oczywistym mankamencie, jakim jest brak kapitału wysokiego ryzyka wspomagającego takie przedsięwzięcia jak Instagram, który znowu zadziwił świat, że dwóch ludzi w wieku poniżej 30 lat, startując w roku 2010, mogą stworzyć firmę zatrudniającą 13 osób, która wyceniana jest jak przy zakupie przez Facebooka na miliard dolarów. No takie rzeczy to są tam możliwe, w Europie ciągle niezbyt możliwe. Jeżeli stoimy przed innowacyjnym przymusem i o tym warto rozmawiać, to w jaki sposób udziałowcem tej strategii na przyszłość musi być państwo. To jest wyznanie niewygodne dla liberała. Jestem liberałem, wolałbym wierzyć w twórczą moc uwalnianej energii, a nie w moc urzędników państwowych, którzy wspomagają przedsiębiorców w ich awansie innowacyjnym. Mamy niewiele przykładów udanych i trwałych sukcesów budowanych poprzez świadomą strategię rządową. Nokia tak, ale dzisiaj ma problemy. Pewne hodowanie czempionów w Japonii owocowało olbrzymą wynalazczością. Te wielkie firmy znane na tej sali każdemu, czyli Panasonic, Sony, Sharp, zagłębie wynalazków od Walkmanów poprzez smartfony. W tej chwili to są firmy, które obliczyły za ostatni rok, zamknęły ostatnie lata z wielomiliardowymi stratami. Mają konkurentów w Korei, którzy wygrywają z nimi, już nie mówiąc o tych potęgach amerykańskich. Czyli nie ma patentu tworzenia poprzez świadomą strategię edukacyjną, taką jak w Irlandii, czy świadomą strategię budowania kultury informacyjnej, to jest Nokia, może Skype w Estonii. Nie ma patentów na trwały sukces. Niemniej jako liberał twierdzę, że bez udziału świadomej strategii państwowej nie jest to możliwe, że ona musi być elementem, częścią odpowiedzi na wyzwanie innowacyjne. Przy czym następuje takie przewartościowanie, że niekoniecznie to musi, co było modą, oznaczać przenoszenie się w stronę usług. Nie, Europa i cały świat odkrywa reindustrializację. Okazuje się, że to jest malejący udział w wydatkach w produkcie krajowym brutto, ale to jest lwia część wynalazków, tam się właśnie rodzą, w tych sferach okołoprzemysłowych. I należy pamiętać o tym, że mamy epokę pewnej pod wpływem doświadczeń właśnie niemieckich, a jednocześnie tracenia przewag konkurencyjnych przez Wielką Brytanię. Mamy takie przewartościowanie strategii industrialnej jako nośnika wynalazków, jako nośnika innowacyjności. W tym wszystkim, tak jak przy Koperniku, przy tym wspaniałym centrum, może pomóc Unia Europejska. W tej chwili wygasają programy do roku 2013. Następne są jeszcze bardziej ambitne, 80 miliardów na program Horyzont, w tym program wymiany młodych uczonych, który przezwaliśmy w zeszłym roku z Marii Curie na Skłodowską Curie. Oczywiście zagranica łamie sobie język na tej Skłodowskiej z tym EU w środku, ale musi się do tego przyzwyczaić, że ma ten program nową nazwę. To jest program obliczony na 80 miliardów euro, który ma wspomagać, a więc gigantyczną sumę pieniędzy, który ma wspomagać europejską innowacyjność. W nim jest żelazna zasada rozdzielania pieniędzy, się nazywa excellence, czyli rozdzielanie wedle doskonałości projektów, o które się trzeba ubiegać w Brukseli. Cała Europa Środkowo-Wschodnia tych projektów nie wygrywała przez 7 lat od 2007 do 2013 roku. Żeby trochę pomóc, nie jest to postulat ze wschodu, to jest postulat innego kraju
z zachodu, który się nazywa Hiszpania. W tym programie na następne lata ma być wbudowana zasada schodów do doskonałości, czyli zapożyczania przynajmniej mózgów przy budowie projektów zwycięskich z tych części Europy, które nie wygrywają na zasadzie brandu, nie mają swojego Oxfordu, Heidelbergu i innego typu brandów, które są po prostu w tym przetargu o pieniądze wygrywające. Więc na pewno ta część pieniędzy powinna być w tej chwili elementem obserwacji ze strony bardzo, bardzo zaradnych Polaków i bardzo zaradnych instytucji badawczych w naszym kraju. Fundusze strukturalne będą polskim, będą dzielone wedle naszej mądrości, ale też oczywiście w tym trzeba znaleźć jakiś element wspomagania innowacyjności. Wiem, że na razie tym elementem, który ożywia, ma charakter pewnych drożdży, są tak zwane inkubatory, parki przemysłowe. Naliczono ich w Polsce dokładnie 35. W nich jest ponad 1000 małych i średnich przedsiębiorstw. Wyliczono, że to jest 20 tysięcy miejsc pracy. Tylko rzecz jest sporna, na ile takie drożdże umiejscowione w paru miejscach w Polsce załatwiają cały problem polskiej innowacyjności. Na pewno Polska, która nie jest Grecją, jest odwrotnością Grecji, ma ten luksus, że w momencie, kiedy liderzy, tak jak wczoraj w Brukseli, zajmują się kryzysem, my możemy, mamy luksus wydłużenia swojej perspektywy czasowej. Polska ma ten oddech na wydłużenie pod strategię swojej perspektywy czasowej. Na pewno Polska jest mentalnie, co wykazują Polacy pod każdą szerokością geograficzną, ma tą dyspozycję zmienności. Innowacja to jest gotowość na zmienność, na życie w innym otoczeniu. Polacy to w sobie mają. Ja wiem, że na przykład jak takie słynne domy towarowe Harrodsa pod koniec XIX wieku, to był 1898 rok, zainstalowały schody ruchome, pierwsze w świecie, to u góry stał pracownik Harrodsa ze szklanką brandy dla tych wszystkich znerwicowanych pierwszych uczestników tego przedsięwzięcia, którzy niezwykle nerwicowo podchodzili do przygody życiowej, jaką jest przejazd schodami ruchomymi. Więc są różne sposoby znieczulania tej nerwicy, która się rodzi przy zmienności. Innowacje to jest zmienność. Polacy tą dyspozycję mentalną w sobie mają. Trzeba zrobić z tego użytek przy pomocy świadomej strategii rządowej. Być może również trener Smuda zaproponuje jakieś zmienne warianty, które zaskoczą naszych rywali w zbliżających się Euro 2012. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.